specjalne okulary, przez które patrzymy na miasto, ale też to ta specjalna iskierka, którą odkrywamy w sobie i tych wokół nas. Edukacja do kultury Gdańsk, czyli obszar, w którym pielęgnujemy to, co najważniejsze, najwrażliwsze, gdzie budujemy to, co najtrudniejsze, gdzie wspieramy edukację kulturalną. To kształtowanie kompetencji artystycznych i kulturalnych gdańszczan. To dla mnie okazja, by zaprosić wszystkich do wspólnoty myśli, czyli do spotkań, w trakcie których poruszamy ważne dla uczestników tematy. Edukacja do kultury Gdańsk to my! To jest dla mnie zjawiskiem, które nam pokazuje, że możemy się uczyć w sposób kreatywny, niesztampowy. To rozwój kompetencji, moc inspiracji i współpraca. Edukacja do kultury Gdańsk to... Nauka przez zabawę. Robienie szkoły inaczej. Edukacja do kultury dla mnie to jest tworzenie przestrzeni dialogu. Dla mnie to nowe możliwości opowiadania o historii naszego miasta. To niezwykłe zaproszenie dla tych, którzy szukają w sobie wrażliwości, dobra, piękna, wiedzy i uważności. Jest to spełnienie mojego wieloletniego marzenia o tym, by placówki kultury, placówki edukacji, placówki artystyczne, NGO-sy, by współpracowały ze sobą. Wymienianie się doświadczeniami, inspirowanie się nawzajem i zdobywanie nowej wiedzy. To wymiana myśli, wspaniałe, inspirujące spotkania, nowa wiedza. Próba odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i co wnosimy do tego miejsca, które jest naszym miejscem na ziemi. Bardzo dobry projekt, bardzo dobry program. Bardzo się cieszę, że możemy go realizować w Gdańsku. Edukacja do kultury Gdańsk. To działa. Włącz się! Dzień dobry. Edukacja do kultury to my. Celina Zboromirska-Bieńczak i Marta Jankowska. Dziękujemy bardzo za zaproszenie Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Mamy kilka minut, żeby opowiedzieć o miejskim programie, który działa, jak Państwo widzieli wcześniej na filmie, już rok. Działa z ogromnym sukcesem, tak troszeczkę nieskromnie mówimy, ponieważ dostajemy bardzo dużo zwrotek i takich bardzo pozytywnych sygnałów, że korzystacie Państwo z materiałów, które możecie znaleźć i z naszej pomocy, żeby sprawić, żeby edukacja i kultura połączyły się w jednej przestrzeni, na jednej platformie. Nie jest to tylko platforma internetowa Edukacja do Kultury Gdańsk.pl, na której możecie znaleźć i bazę danych, i bazę w ogóle EDK, i materiały, ale przede wszystkim jest to przestrzeń do wymiany, współpracy placówek oświaty, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tak to zostało wymyślone, żeby po wielu, wielu latach połączyć w Gdańsku wszystkie podmioty w jednym miejscu, żeby wszyscy się po pierwsze zobaczyli, a tak naprawdę zaczęli współpracować bardzo aktywnie, sieciować się, zazębiać swoje potrzeby i czerpać ze swoich własnych doświadczeń. Te zwrotki, o których mówię, takie bardzo pochlebne, dobre, mocne i entuzjastyczne, głównie wynikają z tego, że korzystając z materiałów, które Państwu dostarczamy i też je oczywiście tworzymy wspólnie w biurze programu, którego operatorem jest Miejski Teatr Miniatura, tak tylko tutaj zdradzę, żeby Państwo wiedzieli, gdzie nas szukać. Nie tylko je Państwo te scenariusze czy bądź materiały bierzecie do swoich szkół i je wykorzystujecie przy tablicach, ale co najważniejsze dla nas, później pogłębiacie możliwości wynikające z tych zapisów bezpośrednio w instytucjach kultury. To jest coś, co rzeczywiście zadziało się i dzieje się przez od wielu, wielu lat w Gdańsku. No teraz widzimy teraz tak naprawdę tą zwrotkę ogromną, bo takie dostajemy sygnały, że rzeczywiście też bezpośrednio od kolegów z naszej bardziej działki, bo my pracujemy w instytucji kultury jednak, że ta współpraca jest bardzo mocno aktywna. Na tej stronie, o której już wspomniałam, możecie Państwo znaleźć oprócz materiałów bazę EDK. Co to jest baza EDK? To jest taka baza, którą opracowaliśmy w 2020 roku i teraz ją bez przerwy aktualizujemy. Wcześniej ona była tylko w formie książki, takiego wydawnictwa. I to jest taki, trochę niektórzy mówią, książka telefoniczna. Bo tutaj są zgromadzone na tych stronach informacje o tym, jakie instytucje kultury, jakie organizacje pozarządowe i przede wszystkim jakie szkoły w konkretnych dzielnicach się znajdują. Czyli w bardzo szybki sposób możecie Państwo znaleźć, do kogo zwrócić się na przykład, jeżeli jesteście nauczycielem w dzielnicy Brzeźno albo Aniołki.
albo Śródmieście, gdzie ktoś może mieć dla Was jakąś wspaniałą ofertę edukacji kulturalnej. Co więcej, myśmy wymyślili w ten sposób, że podzieliliśmy sobie aktywności, rodzaje działań edukacyjnych przy pomocy takich tutaj ikonek. Za chwilę Marta będzie o nich mówiła szerzej. Też to w tej inwentaryzacji jest, że jeżeli kogoś z Państwa bardziej interesuje edukacja filmowa, bądź teatralna, bądź taneczna, to też można się połączyć, sieciować i tak naprawdę aktywnie, aktywnym nauczycielom oczywiście zawsze jest łatwiej, natomiast tym, którzy są mniej aktywni, po prostu można pomóc dzięki temu i pokazać bardzo, bardzo łatwą wskazówkę, gdzie się udać. O szczegółowych materiałach, bo trochę ich tutaj przynieśliśmy ze sobą do studia, opowie Marta, ale też zachęcamy naprawdę do aktywnego wgłębienia się w stronę, bo tam po prostu jest skarbnictwo możliwości praktycznych dla Państwa, z czego bardzo zachęcam, żeby korzystać. Ja też jako nienauczyciel chętnie lubię do tego zaglądać, ponieważ to bardzo inspiruje, na przykład przy spacerach rodzinnych po Gdańsku. Tak, no właśnie, na naszej stronie znajdą Państwo mnóstwo materiałów. Ona jest dla wszystkich, od maluchów po seniorów, nie tylko dla nauczycieli, ale dzisiaj chciałabym szczególnie zwrócić się do nauczycieli i pokazać, co oni tak naprawdę mogą zyskać, włączając się w działania programu i korzystając z naszych materiałów. Wszystko zaczęło się ze szkołami od pilotażu. Pilotaż realizowaliśmy w zeszłym roku z 15 gdańskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi i nauczyciele z tych szkół testowali scenariusze stworzone przez ekspertów. To są scenariusze z 10 obszarów tematycznych. Jest tam historia gdańska, literatura, film. Zresztą za chwileczkę o nich wszystkich powiem i jeszcze je pokażę. Ale co dla nas było szczególnie ważne, to to, że nauczyciele brali te scenariusze, realizowali ze swoimi dzieciakami, z młodzieżą, a potem dzielili się informacjami zwrotnymi na takich cyklicznych spotkaniach. Dzięki czemu te scenariusze zostały zmodyfikowane, przekształcone. One po prostu, możemy śmiało powiedzieć, że są rekomendowane przez gdańskich nauczycieli oraz sprawdzone, przetestowane na gdańskich uczniach i uczennicach. I to faktycznie jest w takim duchu tej naszej edukacji do kultury, ponieważ właśnie chcieliśmy współtworzyć te materiały, a nie po prostu dać coś gotowego. I bardzo, bardzo się cieszymy, że właśnie gdańscy nauczyciele i nauczycielki w tę współpracę, te współpracę z nami realizowali. A teraz, no właśnie, te scenariusze to jedno, ale w ogóle chciałabym właśnie pokazać Państwu naszą stronę internetową. Po pierwsze, zaczynamy od pierwszej zakładki, to jest kalendarz. I ten kalendarz to nie jest kalendarz wszystkich wydarzeń kulturalnych w Gdańsku. Nie znajdą tam Państwo informacji o sztukach teatralnych, nie znajdą repertuarów kin. Tutaj zgromadziliśmy i gromadzimy, bo to jest codzienna praca i weryfikacja, tak naprawdę propozycje warsztatowe związane z edukacją kulturową i kulturalną. Jaka jest różnica? Tak naprawdę chodzi o to, że tutaj ci wszyscy odbiorcy, a widzą Państwo, że nie jest to tylko młodzież czy dzieci, ale także dorośli, są to też materiały dla specjalistów czy spotkania. Mamy grupy zorganizowane, dzieci, opiekunowie, mogą to Państwo sobie ten kalendarz rozwijać i sprawdzać i filtrować i dostosowywać do własnych potrzeb, konkretnie wyszukiwać konkretne wydarzenia, ale co jest bardzo ważne, to są wydarzenia warsztatowe, a więc takie, w których odbiorcy nie są bierni, a czynni, zaangażowani, współtworzą. I tutaj to jest dla nas właśnie, to jest istotna informacja, że są to warsztaty lub inne działania, które właśnie ten element warsztatowy, czyli ten element działania, aktywności mają w sobie wkomponowane. Jak Państwo widzą, na stronie są też ikonki. Te ikonki są przyporządkowane konkretnym edukacjom. Jeżeli jest książeczka, edukacja literacka, mamy edukację teatralną, filmową, tak żeby to wszystko było jak najbardziej dla Państwa łatwe do odczytania, nawet mamy podpisane te rodzaje wydarzenia i konkretne przykłady na bieżąco aktualizowane. Mogą to Państwo sobie znaleźć i z tego naszego kalendarza wykorzystać. Druga zakładka, o której już nie będę mówić, to jest baza, o której wspominała Celina, czyli tam znajdą Państwo wszystkie instytucje gdańskie, w każdym razie te, które na razie zostały namierzone i zweryfikowane, bo tutaj też ta praca jest taka codzienna, które zajmują się edukacją kulturową i kulturalną, ale
ale tak naprawdę strona bogata, zachęcamy do tego, żeby zakładka po zakładce ją sobie przeglądać, ale dzisiaj chciałabym Państwu szczególnie pokazać zakładkę Włącz się i ostatni podpunkt, czyli materiały, bo tam właśnie znajdą Państwo oczywiście darmowo do pobrania nasze scenariusze. Scenariusze zostały wymyślone w 10 obszarach tych tematycznych, to są tak naprawdę te same ikonki. Mamy historię Gdańska, literaturę, architekturę, film, teatr, animację, kultury, sztuki plastyczne, wizualne, muzykę, fotografię i taniec. I scenariusze przeznaczone są dla klas 4-8 oraz dla szkół ponadpodstawowych, ale od razu zaznaczamy, i to jest w tym opisie do scenariuszy, że oprócz tego, to jest nasza wielka duma, że mamy pewność, że rozwijają one kompetencje takie szeroko pojęte państwa uczniów, to też tak naprawdę nadają się ich przynajmniej elementy do pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi, więc warto zaglądać, sprawdzać i te elementy wykorzystywać nawet w przedszkolach czy klasach 1-3. Wiemy, że mamy taki gdańskich nauczycieli, którzy z powodzeniem to realizują. A teraz na przykładzie jednego scenariusza chciałabym Państwu pokazać, no jak one wyglądają. Mamy tu historię Gdańska, temat historię, które opowiada miasto i widzimy, że to jest edukacja o Gdańsku, edukacja muzealna. Jak widzicie Państwo, wszystko to jest spójne, te ikonki się powtarzają. I jeżeli chodzi już o treść scenariusza, to zaczynamy od tego, że mamy ją zakotwiczoną w podstawie programowej, czyli co ten scenariusz, które elementy, zapisy z podstawy programowej realizuje. Oprócz tego mamy metody pracy i tutaj bardzo było dla nas ważne, żeby każdy scenariusz zawierał w sobie atrakcyjny dla nauczyciela narzędziownik różnych metod i form pracy, no dzięki którym będzie mógł pewnie wzbogacić swój warsztat, nie tylko przy okazji realizacji tego scenariusza, ale w ogóle, bo one, te metody pracy są uniwersalne, tu akurat dostosowane do konkretnych tematów. Następnie mamy materiały. Każdy scenariusz ma jakieś dodatkowe materiały, odnośniki, linki, załączniki. One są właśnie tak bardzo bogate i tutaj w ten sposób stworzone. I jeżeli przejdziemy dalej, to zobaczymy już przebieg zajęć. Dbaliśmy o to, żeby ta forma była bardzo czytelna, nieprzeładowana. No i z jednej strony oczywiście możemy takie zajęcia przeprowadzić sobie od A do Z. Zobaczmy tutaj jedne zajęcia, akurat w tym scenariuszu tak naprawdę składają się z 4 elementów i zawarte są na jednej stronie. Oczywiście tutaj mamy w zależności od scenariusza różną tę sytuację, ale jest to, mam wrażenie, bardzo przyjazna forma tego sposobu przedstawienia pomysłu. Zaczynamy od prezentacji filmu. Potem mamy pracę z fotografią, potem mamy pracę z mapą empatii, bardzo ciekawym narzędziem. Tutaj te tematy zostały wypisane, te pytania, a jeszcze za chwileczkę Państwu pokażę w załączniku, mamy konkretną grafikę, którą też możemy wykorzystać. I na koniec podsumowanie. Prosto, klarownie, mamy tutaj jakiś cykl, proces, ale tak jak powiedziałam, nawet z poszczególnymi fragmentami tych scenariuszy również można pracować. I przechodzimy dalej, żeby pokazać. Znowu mamy między innymi tu akurat przykładowy schemat, grafikę, bo wiemy, że to myślenie wizualne, ten sposób, żeby właśnie dzieci treści umiejscowiały właśnie w jakimś takim wizualnie ciekawy sposób, a z drugiej strony sprzyjający właśnie takiemu i krytycznemu myśleniu, i refleksji, i selekcjonowaniu, porządkowaniu materiałów. Bardzo prosty tak naprawdę pomysł, a jednak do końca przemyślany, więc mamy schemat, który korzystać można przy realizacji scenariusza, a oprócz tego przy każdym scenariuszu znajdą Państwo właśnie taką niebieską karteczkę, a na niej instytucje kultury, które w Gdańsku, dzięki którym można poszerzyć doświadczenie, kompetencje, wiedzę, umiejętności związane z danym obszarem, który w scenariuszu został poruszony, czyli tutaj w tym przypadku historią Gdańska. I na samym końcu już tylko chciałam pokazać ostatnia strona z tego scenariusza, z jednej strony załącznik, gdzie właśnie mamy tę mapę empatii, narzędzie wykorzystane w tym scenariuszu, ale z drugiej strony, które może być też z powodzeniem uniwersalnie wykorzystywane przy różnych innych tematach.
I bank dodatkowych pomysłów. Tutaj chciałabym tylko wspomnieć, że one powstały dzięki właśnie informacjom zwrotnym nauczycieli z pilotażu, którzy dzielili się swoimi pomysłami, tym, jak jeszcze inaczej można byłoby do tego tematu podejść, jak można byłoby go rozszerzyć, rozwinąć. I stąd taki bank dodatkowych pomysłów znajduje się w każdym scenariuszu. I to jeśli chodzi o edukację tutaj właśnie do kultury i o te nasze 16 scenariuszy w 10 obszarach tematycznych. Natomiast chciałabym teraz jeszcze Państwu zaprezentować drugi materiał. To jest taka broszura edukacyjna, która powstała przy okazji 19. edycji Dni Mniejszości Narodowych Biografie Gdańskie, których też operatorem jest Teatr Miniatura, do książki Jak się tu znaleźliśmy Agnieszki Kochanowskiej. Natomiast ona może być wykorzystywana oczywiście w połączeniu z książką, ale również zupełnie samodzielnie. Jest to broszura o wielokulturowości, także tu z kolei mamy do czynienia z edukacją kulturową i w słowo wstępu otwieram tę broszurę, tekst napisany przez tutaj obecną Celinę Zboromirską-Bieńczak, Zrozumieć Gdańsk. Następnie mamy taki poradnik od psycholożki, jak rozmawiać o tym, co trudne, bo tu mamy temat migracji, mamy te tematy okołowojenne, też nie boimy się z tym zmierzyć, ale tak naprawdę sednem i tym, co jest bardzo wartościowe, oczywiście oprócz jeszcze tutaj dodam, że jest wywiad z autorką, a na kolejnej stronie, to też tylko chciałabym zwrócić uwagę, mamy QR kod, dzięki któremu mogą Państwo pobrać całą książkę. Także to też jakby to jest broszura, a w broszurze książka. I później przechodzimy do 17 zadań, ćwiczeń. I ja nie będę mówiła o wszystkich tych zadaniach i ćwiczeniach. My pomyśleliśmy, że z jednej strony będziemy koncentrować się na tym, jak się tu znaleźliśmy i to będą ćwiczenia dotyczące przeszłości. Potem będzie temat, co nas łączy i to będą ćwiczenia dotyczące teraźniejszości, a w końcu, dokąd chcemy wspólnie iść i to będą ćwiczenia dotyczące przyszłości. Jak widzą Państwo, to jest inna forma. Tym razem skoncentrowaliśmy się na 17 pojedynczych, bardzo krótko i prosto napisanych ćwiczeniach, zadaniach, wyzwaniach dla dzieciaków w każdym wieku, od przedszkolaka do szkoły ponadpodstawowej, dzięki którym faktycznie te klasy będzie można zintegrować, porozmawiać o tym, co ważne i co jest bardzo istotne. Wszystko to, tak jak zawsze robimy w edukacji do kultury, w formie warsztatowej, gdzie to dzieciaki są sprawcze, gdzie one myślą krytyczne, gdzie one działają, współpracują, komunikują się, są kreatywne. Także przy ważnych tematach, poważnych i ważnych treściach cały czas te ich kompetencje są rozwijane, a to wszystko w niezwykle pięknej formie, bo tu chciałam też zwrócić uwagę na grafiki autorstwa Joanny Czaplewskiej, a oprócz tego w bardzo też taki poręczny sposób Państwu przekazujemy, ponieważ jak widzą Państwo, wszystko jest w formacie cyfrowym, także i scenariusz, i wszystkie załączniki do scenariuszy oraz naszą broszurę mogą Państwo po prostu wyświetlić w swoich salach, jeśli tylko mają tablicę interaktywną czy ekran. I dzięki temu te lekcje na pewno będą bardzo ciekawe i wartościowe. A jeśli chcieliby Państwo jeszcze poszerzyć, pogłębić tę właśnie swoją wiedzę i znaleźć nowe materiały i pomysły na twórcze działania z dzieciakami wokół edukacji kulturowej i kulturalnej, to serdecznie zapraszamy na takie cykliczne spotkania grupy nauczycielskiej. Tam są nauczyciele od nauczycieli przedszkoli, nauczyciele klas 1-3, nauczyciele klas 4-8 oraz różnych typów szkół ponadpodstawowych. Spotykamy się raz w miesiącu we współpracy. Te spotkania są organizowane z programem, projektem Kreatywna Pedagogika. Ja prowadzę te spotkania. Zachęcam serdecznie. Ktokolwiek chciałby się tutaj do nas dołączyć, zapisać, wymieniać inspiracjami, wystarczy, że znowu na naszej stronie internetowej kliknie w zakładkę kontakt. Tam pojawi się mail info@edukacjadokultury.pl. Napisze do nas maila i wszyscy nauczyciele są bardzo mile widziani i mamy nadzieję, że będziemy razem także z Państwem nasz program jeszcze rozwijać i współtworzyć.
Ja tylko dodam na koniec, bardzo dziękuję. Marta z entuzjazmem opowiedziała, gdyż Marta chyba tym razem nie powiedziała, że jest również nauczycielką i realizuje te scenariusze na co dzień ze swoimi dzieciakami w szkole podstawowej. A dzieciaki numer 49 w Gdańsku, tak? A moje dzieciaki uwielbiają te scenariusze. Ostatnio realizowałam z nimi taki scenariusz Ożywiamy gdańskie zabytki, architektura dla 4-8. Fenomenalny, naprawdę wyszło, to była grupa łączona, to tylko tak po prostu, żeby Państwo wiedzieli, z pamiętnika praktyka. Ja mam klasę pół na pół akurat ta, pół na pół dzieci z doświadczeniem migracyjnym i połowa to są dzieciaki urodzone w Polsce. Czasem są tam bariery komunikacyjne, językowe jeszcze nadal, natomiast pracowali w grupie. Finałem, efektem tego były grupowe spektakle, gdzie dzieciaki ożywiały gdańskie zabytki, stworzyły piękne planszety. Wyszła ta lekcja fenomenalnie, nic tylko korzystać. A ja tylko na zachętę jeszcze tym wszystkim Państwa, którzy nigdy nie zajrzeli na tą stronę, nic o nas nie wiedzą albo są dopiero na początku drogi. Zachęcam, żeby w stronę edukacji do kultury i pogłębiania swoich kompetencji edukacji kulturowej jak najbardziej wchodzić i być aktywnym, wspaniałym nauczycielem, ponieważ jesteśmy bezpośrednio po pierwszej edycji konkursu dla właśnie najbardziej aktywnych nauczycieli realizujących ten program. Konkurs nazywał się Ambasador, Ambasadorka programu Edukacja do Kultury Gdańsk. Został rozstrzygnięty dosłownie kilka dni temu. Wyróżniliśmy i nagradziliśmy 10 wspaniałych nauczycielek, bo tym razem były to kobiety. Mieliśmy rzeczywiście ogromną przyjemność wręczać im i dyplomy pamiątkowe, ale też nagrody. I powiem Państwu, że ta zwrotka, jak wszyscy siebie widzimy na jednej scenie i też byli obecni nasi koledzy z Instytucji Kultury, którzy bezpośrednio z paniami na co dzień współpracują od wielu, wielu lat, a teraz jest taka możliwość, żeby rzeczywiście sobie podziękować, docenić się i zobaczyć i uścisnąć na żywo. Naprawdę było to bardzo, bardzo wzruszające. Kolejna edycja przed nami i mam nadzieję, że tych zgłoszeń tym razem było ich 26, więc liczymy na dużo, dużo więcej, bo program dopiero działa rok. A jak Państwo widzą, rzeczywiście materiału i możliwości jest bardzo dużo, więc zachęcamy, zapraszamy, jesteśmy w kontakcie. Tak, i na koniec może takie nasze hasło, edukacja do kultury to działa. Włącz się!